Raz, dwa, trzy. Siema. Znowu wyruszyłem na łowy. Dwa filmiki, które nagrałem dzisiaj, jeden do południa, wczoraj jeden wieczorem, znowu są w trakcie weryfikacji. Chyba naprawdę zacznę nagrywać na migi. Dzięki za pozdrowienia, za komentarze. Jarek na emigracji nagrał ostatnio filmik, że wraca do swojej starej pasji, że będzie wędkował w Londynie. Pozdrawiam cię serdecznie, brachu. Niedawno na live'ie twierdził, że on nie jest wędkarzem, on nie lubi łowić. Teraz nagle zachciało mu się łowić. Chłopie, lubię cię, ale zmieniasz zdanie częściej niż moja ex. Wydawało mi się, że ona często zmienia zdanie, ale ty ją przebijasz. Zbadaj sobie estro, bo może ci wywaliło w kosmos. Na końcu filmiku zapytał swoich widzów, jaką wędkę z Amazona polecacie. Wraca do pasji, a pyta, jaki sprzęt kupić. Czegoś tutaj nie rozumiem. To tak jakby mistrz ping-ponga po kilku latach przerwy pytał, jaką ma kupić paletkę do grania. Albo Mike Tyson pytał swoich widzów, jakie ma kupić rękawice, bo już zapomniał. Mniejsza z tym. Doradziłem mu, żeby sobie urwał witkę, kawałek sznurka, haczyk z gwoździa, jak są ryby, to i tak złapie. Oczywiście w żartach poleciłem mu, skoro chodzi po tych wszystkich targowiskach, bazarach, może dorwie jakąś fajną wędkę używaną. Najlepiej wędkę wziąć do ręki, przymierzyć, czy pasuje, czy jest lekka, jak pracuje. W ciemno ciężko kupić, chociaż ja mam 16 wędek i niedawno przez Allegro kupiłem jeszcze jedną. Nie wiem po co, łysa głowa chyba nie pracuje, ale od przybytku głowa nie boli. Głównie łowię tutaj na stare kije, które mają już prawie 40 lat po dziadku, jeszcze wytrzymują. Mam kilka nowych, ale jakoś lubię na te stare kije łowić. Jareczku, posłuchaj. Pierwsza sprawa. Nie wiemy, na ile wędek możesz łowić w tej Anglii. I jakim sposobem możesz wędkować? Czy na spławik, czy na żywca, na żywą rybkę, czy na spinning, czy z gruntu? Jak chcesz łowić? Nie ma jednej wędki do wszystkiego. No w sumie taki federek jak tutaj, gdzie masz trzy wymienne szczytówki, średnią, miękką i twardą, możesz sobie dostosować i do spławika, i do gruntu, i do spinningu. Ale jeśli można tam łowić przykładowo na dwa kije, to po co się bawić za każdym razem w przerabianie? Przykładowo kupisz jedną wędkę, dzisiaj będziesz chciał łowić sobie z gruntu. To będziesz demontował spławik, wszystko, zakładał ciężarek, montował sprzęt od nowa. Przykładowo za 3 dni zachce ci się łowić na spinning. Znowu wszystko będziesz demontował, montował od nowa. Prawdziwy wędkarz ma kilka wędek. Tutaj mam szczupakówkę. Z dużym spławikiem, z kotwicą. Zakładam małą rybkę i czekam na drapieżnika. Przyjeżdżam nad wodę, łapię małą rybkę, zakładam, wyrzucam i czekam. Inaczej pół godziny musiałbym się bawić z montażem sprzętu. Po co tracić czas? Tutaj mam gruntówę. Przywiozłem ze sobą rosuwy. Założyłem, wyrzuciłem, czekam na rybę. Żeby złowić małą rybkę, tutaj mam spławikówkę odłożoną na bok, ponieważ w Polsce wolno łowić na dwa kije. Złowiłem małą rybkę, założyłem, wyrzuciłem dwie wędki i teraz czekam na branie. Jak mi coś weźmie albo rybka spadnie,
zwinę szczupakówkę, tą tutaj, i znowu będę próbował złapać na spławiczek jakąś małą rybkę, żeby ją założyć, znowu wyrzucić. Tak to wygląda. Inaczej jakbym przyjechał nad wodę, jakbym miał te wędki przerabiać, to więcej czasu bym stracił na przerabianie niż na wędkowanie. Dlatego polecam ci najlepiej się dowiedz, jakie są tam ryby. Widziałem ten filmik, łajby i tak dalej. Wydaje mi się, że ten kanał ma już troszeczkę latek i mogą tam być niezłe ryby. Czasami w takich wodach są ciekawe okazy, różne niespodzianki, nigdy nie wiesz, co chwycisz. Najpierw porozmawiaj może tam z wędkarzami, jak jakiegoś spotkasz, co tam można złowić, czego można się spodziewać, ponieważ jak ci weźmie sum 120 kilo, no to taką wędeczkę z Amazona pewnie jak sobie chcesz kupić, to ci złamie jak wykałaczkę. Tam musisz mieć taki sprzęt, że możesz żonę na rolkach normalnie za wędką ciągnąć. I to może być jeszcze za mało. No chyba, że waży więcej niż 120 kilo. Tego nie wiem. Żartuję sobie oczywiście. No i skoro chcesz łapać tam rzeczne potwory, taki był tytuł filmu chyba nawet, o ile dobrze pamiętam, dobrze by było, jakbyś do wędek sobie kupił kołowrotek z dwoma hamulcami, jeden z przodu, drugi z tyłu. Tu masz przekładkę, w tej chwili jest otwarty, jak przyjdzie ryba, ciągnie, nawet nie czuje. W momencie, kiedy przekręcę korbę, załącza się główny hamulec i wtedy możesz rybę holować. Inaczej, jeżeli są rzeczywiście duże ryby, zachce ci się siusiu, zostawisz wędkę zarzuconą, to możesz nie zdążyć rozporka zapiąć i będziesz płynął po tą wędkę, żeby ją wyłowić. No tak, taka moja propozycja. Albo siedzisz przy kijach, tak jak ja tutaj. Tu mam włączony, widziałeś, hamulec. A tutaj mam stary kołowrotek po dziadku, który bardzo lubię. Już tyle razy mi się poplątało, że żyłki niewiele zostało. Ale tu jest hamulec. Jak mi ryba weźmie, to sobie ciągnie. Nową szpulkę już mam w samochodzie, muszę tylko nawinąć. No póki co nie rzucam daleko, ale jakby coś konkretnego strzeliło, trzeba by tutaj holować, mogłoby się okazać, że tej żyłki za chwileczkę tutaj na kołowrotku zabraknie. Ryzyk fizyk. Tak jak wspominałem, mam jeszcze wędek chyba z 13 albo i więcej. A jeszcze dokupiłem sobie jedną na spławiczek, bo wydawała mi się fajna, niedroga wędeczka na Allegro, fajną wędkę do spławika. Kupisz za 5 dyszek Jacksona, Mikado, czy coś w tym rodzaju. No, także musisz się zastanowić, przeprowadzić przede wszystkim wywiad, jakie są tam ryby, jakimi sposobami wolno w Anglii wędkować, bo przykładowo w Niemczech, w ogóle w całych Niemczech jest zakaz łowienia na żywca, na żywą rybkę. Tak jak tutaj mam wyrzucone i tego najbardziej mi brakowało, ponieważ uwielbiam obserwować, jak ten spławik z rybką sobie pływa i nagle plum, już go nie ma. Nigdy nie wiadomo, co tam siedzi, bo na małą rybkę może wziąć duży drapieżnik. No, tak to wygląda. Jeżeli chcesz łowić na tym kanale, myślę, że takie kije 3,30 długości w zupełności ci wystarczą. W Polsce z kołowrotkami takie sprzęty byś sobie kupił dwa z żyłką, ze wszystkim, trochę wyposażenia, myślę 300 zł. Trzeba liczyć. Taki kołowrotek, jak tutaj mam, kosztuje około stówki, ale to jest większy kołowrotek, troszeczkę mocniejszy, ale taki trochę mniejszy, też z dwoma biegami, kupisz spokojnie za 7 dyszek. Do tego kijek jakiś 5-6 dyszek, żyłka dyszkę, troszkę haczyków, troszkę ciężarków,
tak na początek 150-160 zł na jedną wędkę, do tego podpórka, liczmy nawet 400 zł, dwa kije, żebyś nie musiał się bawić w montowanie, w przerabianie, bierzesz wędki, idziesz na ryby, zarzucasz. No, taki krótki filmik ode mnie. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, nagrałem ostatnio długi filmik, ponad 20 minut, wczoraj. Odniosłem się do tego filmu, co się wydarzyło na stacji paliw, ponieważ sporo różnych dziwnych komentarzy się posypało. Widać, że moi widzowie mało mnie rozumieją, więc troszeczkę tam sprawę naświetliłem. Dzisiaj też nagrałem do południa filmik. Naprawdę uważałem na słowa, co mówię. Wróciłem do chaty, chciałem dla Was go puścić wieczorem. Nic z tego, trzeba czekać 4-5 dni, a czasami zdarza się, że zapominają i nawet 2 tygodnie. Trzeba czekać, aż go zatwierdzą, bo inaczej są zasięgi ograniczone, zarobku na nim nie ma, a wiadomo, grosz do grosza i jest kokosza. No i szkoda nagrać fajny filmik, żeby nie dotarł do większej widowni. Bo jeżeli zasięgi są ograniczone, no to wtedy nic z tego. Zobaczymy, czy ten filmik o wędkowaniu dopuszczą, jak wrócę wieczorem. Teraz robi się wcześniej ciemno, około 21:30. Myślę, dzisiaj dotrę do chaty gdzieś koło 22:00. Teraz mam szybszy internet, to może się załaduje w 10 minut. Jak nie będzie na nim żadnych ograniczeń, to go Wam puszczę, opublikuję. No tak to wygląda. Miał być filmik wczoraj wieczorem, miał być filmik dzisiaj do południa. Może teraz wieczorem nareszcie się uda. Także czasami mówię udanego weekendu na filmiku. Nie przejmujcie się tym, ponieważ nie wiem, kiedy zostanie puszczony. No, liczyłem na to, że nie będzie żadnych dziwnych numerów, ale jednak się przeliczyłem, także chyba muszę nauczyć się migowego, bo inaczej nic z tego. Pozdrawiam. Pięknie.